No i siemanko, witam wszystkich. Dzisiaj znowu jedziemy na rower. Wow. Ogólnie chciałem powiedzieć, że na rowerze jeżdżę względnie często, tylko często w tygodniu. I są to trasy krótkie, czyli tam do 30 km. W weekend często jeżdżę z Kasią lub sam, ale to jest ciągle ta sama trasa na działkę, to jest 52 km. Ale raz w miesiącu staramy się większym gronem, czyli 3-4 osoby, jechać gdzieś dalej. I tak, w kwietniu byliśmy, w maju niestety się nie udało, ale w czerwcu byliśmy i w lipcu byliśmy i teraz mamy sierpień i znów jedziemy, tym razem na północ. Plan zakłada, nie wiem, 75 do 80 km. Pierwszy cel naszej wyprawy, moment wodny koło Jamborka, przerobiony na restaurację, dość ciekawe miejsce, do tego staw, gdzie można sobie powędkować ładnie. I drugi cel, czyli młyn wodny w talarze. Tradycyjna mała przerwa. Tak jest. Haha. Ha. O co ci biega? Jesteśmy w Buczku, ale przyjechaliśmy tu na lody. Która godzina? Będą czynne? Oby. Śmietankowy. Śmietankowo-wiśniowy dzisiaj. Dobry. Dzień dobry. Poproszę dwa duże. Mieszane. No to te słynne. Prawie słynne. Słynne, proszę na lody. Lody jak lody. Po 50 km przerwa. Ile jest? 3 kawałki są na ten. Na stronę. Przerwa z oliwką, pizzeria w Zelowie. Poproszę mnie tu kawałek. Trafiliśmy jeszcze na festyn lokalny w Łobudzicach. Dobra, już jem, to chyba odpust. Tu byłem pierwszy raz na weselu, 95 albo 96 rok u mojej chrzestnej. Zachciało się pizzy, mówiłem na kebabiczka, nie? Siedemdziesiąt siedem kilometrów dzisiaj. 17:50, 4 godziny 36 minut czas jazdy, 16,7 średnia.